Siema, siema, jestem Riot GP, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Kolonisty. Jest odcinek już 113 i słuchajcie, dzisiaj mamy wrzesień i będziemy kosić sobie sojkę. Ale... Krzysiek jeszcze jest, o! Ale siemano, cześć Krzysiek, witam też mnie widzów tutaj z YouTube'ka. I słuchajcie, bliska, mamy w końcu wyniki, w sensie, w końcu jak odcinek oglądacie. To się, znaczy jak ja ten odcinek nagrywam, to się opublikował odcinek z sprzedażą prasy. I bardzo fajnie widzowie napisał Mac zyski. Mamy zyski, dokładnie tak. I zaraz wam pokażemy. Widz chciał kupić praskę i już jej nie ma, to jak coś kupił od nas za 27 500. Ja wam teraz pokażę, kto to kupił. Proszę bardzo, jest użytkownik Życie na Roli. Witam, nazywam się Karol. Mieszkam na Zdzichowie, posiadam gospodarstwo powierzchni około 10 hektarów i 4 hektary łąki. Niestety moja stara prasa Sigma uległa pożarowi i potrzebuje pracy, aby zrobić baloty dla moich krów. Jestem jednym z dwóch gospodarzy, którzy posiadają pracę w tej wsi. Już nie posiadam, więc jestem na prasę za uwieś, więc musieliśmy ją, wiadomo, komuś fajnemu sprzedać. I jestem z tą prasą. Dobrze, że nasza nowa mu się przysłuży. Ta, za 27 500. Zakupić ją chciał, więc za tyle mu poszła. Gratulacje serdecznie oczywiście. No i niechaj służy. A my za to są kasy, które mamy oczywiście na koncie. Możemy sobie przeznaczyć na co? Na spłatę naszego kredytu. I tak jak wam zapowiedziałem Krzyśkowi i sobie i wam też, spłacamy kredyt i więcej, postaram się go nie brać, bo to nie jest... ta seria na tym nie polega, nie? Ogólnie to tak. Dzisiaj Krzysiek będzie sobie talerzował po kukurudzy. Ja dzisiaj jadę w nową uprawę, czyli w soję. Mam kombajn gotowy, zestaw do tego też gotowy. No i słuchajcie, przykra sytuacja, ponieważ mamy tylko dwa Michały, a w Michałach co mamy? W Michałach jest pszenicy 50 tysięcy i rzepaku 30 tysięcy. Co oznacza, że nie ma po prostu miejsca, bo jak tu jest rzepaka, tu jest pszenica, no to za bardzo nie ma tego jak tutaj gdzieś wsypać. Dzięki Nipe za suba. No i niestety, ale musieliśmy by albo kupić za 30 koła nowy Michał, który się trochę buduje, bo to trzeba wylać z te posadzki i tak dalej, to nie jest taka prosta sprawa. Albo po prostu sprzedać to dzisiaj, bo i tak tego nie przetrzymamy, nie? Do czerwca. Dlatego będziemy sprzedawać za totalnie jakąś chorą cenę, bo zobaczcie, że soja teraz jest na osadzie, czyli na pociągu, za 2200, ale my pojedziemy na PGR, bo nas wygonią po prostu z pociągu, jak zawieziemy im parę ton, więc nie ma nawet co. No a normalnie jest po 4000, także jesteśmy dosłownie stratni dwa razy tyle, co byśmy mogli zarobić. Jeszcze drugie tyle stracimy, ale to wszystko przez Michały, także pamiętaj Seheros, ja pamiętam, coś mi zrobił teraz i na kolejnym sezonie nie odpuścić tego, nie? Także stawiamy kolejnego Michała w następnym sezonie albo gdzieś teraz. No i niestety, ale jest średnio. Na klepowisko? Nie ma gdzie tego sypać. Wszystko jest tutaj... Soi, tak się nie przechowamy tutaj, nie? Nie ma opcji. Ty, albo na klepowisko mówisz, ty! Przecież plandeka tu jest. Plandeka. Krzychu! Co? Albo na plandekę sypać. Dobra! Walimy na plandekę. Walimy na plandekę. Nie było tego, Michał. Zapomnij o tym, co ci mówiłem. Jesteś super gość, super youtuber. Daj sobie radę, nie? Dobra, Krzysiu, ktoś pojechałeś, jak? Pojechał, no ja już. Matko! Dobra. No to co, my też się zabieramy. Gadasz, a ja co? Ta, ja to wiesz. Wywiada udzielam, no. Kurde, psy tu szczekają jakieś w tym lesie. No mam w ogóle nawet dźwięki pobrane z modhuba. Takie fajne. I zobaczymy sobie, jak to dzisiaj będzie działać. A one są całkiem niezłe. Ten pomad mi się odpalił. Dobra, powolutku. Ten pomad. Dwa palce do roboty. Jeżeli uda się skończyć wcześniej, to bardzo fajnie, bo zajmiemy się troszkę połączaniem naszych kilku pól. Jakich to zobaczycie już albo dzisiaj, albo jak nie, to jutro. Pojutrze, przepraszam, w odcinkach z siewami. Więc zobaczycie co jak. Widzę, Krzychu, też, że ogólnie właśnie mamy fest pracowity, bo wszystkie pola trzeba zasiać. Znaczy nie wszystkie tam, wiadomo co trzeba na wiosce co zostawimy. Ale wszystko do siewów. Trzeba też porobić kiszonkę z trawy, więc też trochę roboty będzie. No i tak wiecie jak to jest. O, no i coś narobił baranie. Dobrze ci idzie, ten dobry początek. Dobry początek. A ty co tam, nie masz co robić? Jak nie mam co? Kierunka, nie wiem, kierunku, jestem. Dobra. Rzepak, patrz jak ładnie nam wschodził. My też go już opryskaliśmy na ten, na chwast zapobiegawczo. Także jest z nim spoko.
No, my dzisiaj fajne paletko akurat mamy ogarnięte, bo jedziemy. Tutaj paletko to nasze 9 śmieci ziemniaczki, 55, 53 tam. Więc dwa fajne malutkie poletka do roboty na dzisiaj. Myślę, że powinniśmy się wrobić, jak starczy czas, to mówię, jeszcze sobie trochę pól połączymy. A połączenie tych pól naprawdę będzie, no, fajnym pomysłem. To mi się wydaje, że naprawdę to jest spoko, rozkminiliśmy to w sumie. Ja rozkminiłem to, ale Krzyku dodał coś jeszcze takiego od siebie, co naprawdę wymiata, nie? Także super. Dobra. No. Widoczność na Riota? Ty. Co? Jaka widoczność? Ty. Ale realnie? No niestety sami wiesz, że tak bywa, że nawet w życiu jest nierealny wypadek, nie? Słuchaj, no. Nie chcę już to... A dobra, nie, miałem głupi straszny żart taki, który by cię pocisnął, ale nie będę tego mówił, nie? Że tam... O wypadkach chciałem powiedzieć, nie? Że w życiu kiedyś się zdarzył wypadek. Taki jeden. Ale to nie będę mówił komu, nie będę mówił, że twoi rodzicom. I tak dalej, nie? Co to? Nie, nic. Ja nie będę mówił, że to ten. Nieważne. Nieważne. Myślę tylko. Weź się do roboty, a nie. Tak, konton pek? Ty powiedziałeś. Ty powiedziałeś, ja jestem tylko prostym rolnikiem na wsi Kolonia i tu z krzykiem parujemy na chleb zarobić, nie? Tak jest, nagrywamy teraz odcinek. Zresztą widać to po banerkach, nie? Bo zniknęły wszystkie inne takie rzeczy. Mamy tylko kamerkę i czat. Właśnie ich nie widać. No właśnie, tak, widać, że ich nie ma, nie? No właśnie. No właśnie. Oczywiście, no właśnie. Że tak. No, ej, te sojki ładnie sypie, już mam, kurde, 400 litrów nakoszone. Wow. Nie, obstawiajcie, ludzie, ile będzie litrów. Teraz macie czas, do końca odcinka zobaczymy, kto zgadnie. Obstawiajcie, to nie Twitch. No właśnie, niestety. Cześć, kotek, witam, ale masz nicknamę, siema. Możecie napisać właśnie... Nicknamę. Możecie napisać, co, ile będziemy zamieni litrów. Ja pamiętam w ogóle, jak to pole jakieś kosiłem sąsiadami tu właśnie na usługach. I zobaczcie, teraz chłop nam je sprzedał normalnie. Teraz to pole tylko mamy kupione i niedługo będziemy coś tam z nim działać. Także fajnie rzeczy się tutaj na tych no, dzieją na tych odcinkach, nie? Ej, to na jedną stronę mamy, nie? Fajnie. Czyli tak jak ile czasu tyle będzie to on, plus minus, tak to można policzyć. No to bym tak myślę, że zdycha będzie. 40 ton? Ty chyba jesteś nienormalny. Jak mamy 30 ton rzepaku z całego sezonu, a tu mamy tylko dwa paletka takie mikro, nie? Młody, weź policz. Dobry nawóz pewnie. 8700 litrów? Mówisz dobry pom... No, może być. Dobry nawóz? No, jak 40 ton. Może być. Miałby się nie pnąć. Może być. No, także dzisiaj sobie tylko mam do roboty koszenie, Krzychu dzisiaj ma do roboty tylko talerzowanie po tej kukurudzy, żebyśmy mogli już w kolejnym odcinku wjechać w te pola, tak powinny wjechać, nie? Także fajnie. To ja nawet nie wiem, Krzychu, czy przypadkiem może teraz orki nie zrobimy sobie na jakichś polach? Bo można było... O, chociaż nie, to przedłużymy strasznie, nie? No. To nie wiem, nie wiem. Ty tylko 21 jesteś, tak? No. Może byśmy, kurde, nie dałbyś się dzisiaj trochę dłużej posiedzieć? Byś nagrał ten drugi odcinek, by było z baniaka. A jutro bym sobie na spokojnie już tutaj, wiesz, pocisnął. Z tym. Ale będziemy się przygotować, czy nie? Czy od razu? Nie, no to tylko tam, no to ile, to pole tylko lekutko podorać i wiesz. A tak to jest luzik, nie? No zobaczmy. Więc nie będzie tak źle, myślę, że jakieś pół godzinki max się przedłuży, nie? Dobra, na godzinę weźmie się, nie stanie przecież, nie? Ale nie zapłacisz mi za to. No nie zapłacę. No właśnie. Ale widać, cię zapłacą wdzięcznością. Jak nikogo nie ma. Jak to nie ma? No nie ma nikogo. Zero widzów masz teraz? No, wszyscy poszli do ciebie. Nie, żartujesz chyba. Nie, poważnie. Nie, żartujesz. Poważnie. Nawet na Twitchu? No. Przepraszam cię, Krzysztof. Przepraszam. Przybięcie rękę. O Jezu. Ale mówisz naprawdę? No. Yes. No to tym bardziej nie masz, co się już wiesz. To włącz na off-streamie sobie pograsz, nie? Czy tam coś, wiesz, co chodzi. Ile masz FPS-ów? No, 60 na pewno mam tutaj, nie? 20. No, nie pytano ciebie. Aha. Ze swoim widzami pogadaj. Nie, złośliwy jestem strasznie, ale nie, żartujesz sobie oczywiście. Ty, a to dobra. Dobra, naraz. Dobra.
Zaraz zrobię sobie miniaturkę tam do strony, nie? Na tym polu nie będę robił miniaturki, na kolejnym, nie? A to nic, teraz podejdziemy sobie tu, wykorzystam to paletko i tam zrobię miniaturę, nie? Ciekawe, ile za to zrobimy jeszcze kaski. A, co ja gadam, wiesz, to sypiemy na ten, na plandekę. Wiesz, zapomniałem. Wtedy się w końcu, czy zapomniałem, zapomniałem. Ale nawet jest to, że praca poszła, a teraz tylko czekać się odcinek upublikuję z MZ-em i sprzedamy MZ-a, nie? Ale w sumie to można powiedzieć, że tak realnie, nie? Że wystawiliśmy go gdzieś tam, powiedzmy, w jakimś tam miesiącu i on dopiero za kilka miesięcy ktoś go chciał kupić, nie? No też tak. Też tak w sumie spoko, bo praska też nie poszła od razu. Praskę wystawiliśmy wcześniej, a teraz sobie poszła, więc spoko, nie? Ale już teraz nie wystawiam nic na sprzedaż, chichu, nie? Jak też po prostu sprzedajemy sobie tako, bo... No nie będzie jak tego nagrać potem, nie? Jak się odcinek opublikuje w lipcu, a mi w lipcu nie będzie, to siadnie wyjdzie ten sprzedaż, nie? No, zobaczymy. Czemu to sprzedajecie, a macie... Czemu MTZ sprzedajecie, a macie jakieś zielone coś? O, bo zielone coś jest lepsze od MTZ-a, wiesz? Jest troszkę lepsze. Zielone coś? No, chodzi mu o zatorka, nie? Aaaa. No ja, bo my mamy cztery maszyny teraz, ty. No, my tego zatorka też sobie troszkę tam, wiecie, tam... Może kiedyś coś z nim pozmieniamy, podremontujemy jakiego, wiesz. Na razie znówka po remoncie i cacy, nie? Ale on trochę korek zmienił, może na taki bardziej żywy, bo ten taki strasznie wyblakły, nie? Jakby tak z niego takiego dojść fara zrobić, to byłoby fajnie. Ten stary, no stary trochę taki. Ale co tego, że stary, niech jest silniejszy. Ale jary. Tak. Zobaczymy jak ci... Polak to Ursus? Szelka pod głowicą. Etam. Nic nie strzeli. Czy Precision działa na kolonii? Oczywiście, że tak. My nawet gramy na Precision Farming. Nawet widać też, nie? Nawet gramy na kolonii. No nic, ale ten, ale no w sumie już sobie nie wyobrażam grania bez Precision Farming, nie? Gdzieś tam... Bez kolonii. Bez kolonii też nie wyobrażam. Znaczy nie, no wyobrażam sobie, tylko że mam ten cel, że to się dorobić wielkich pól i mam nadzieję, że się uda. Ej, bo my teraz, aha, dobra, bo my teraz pola kupiliśmy sobie gdzieś, ale zaraz trzeba coś nowego kupić, nie? A tylko na wiosnę kupimy, żeby zarobić trochę kasy, bo na razie tak trochę lipa z tym. A, czekaj, weźmy, będziemy mieli kiszonkę cały silos na sprzedaż. No, no mówię. Zedkusa, mam teraz ciągle to w głowie, nie? Za kim Beret tworzył? No mówię. Mamy do sprzedania kiszonkę, że będziemy mieli. Ale nie ten, co odgrywaliście roleplay? Nie rozumiem. Jaki roleplay? Jakie odgrywanie? Co ty gadasz? To wszystko dzieje się naprawdę. Właśnie, o co ci chodzi w tym momencie? Wszystko dzieje się naprawdę. Krzychu teraz naprawdę siedzi w traktorze. Ja naprawdę siedzę w kombajnie. W ciągniku. Widać, że kłamiesz. Riot, nagrywamy razem odcinek i chuj. No i nie mam wyjścia, widzicie, jak zostałem postawiony pod ścianą. No dobra. To wyślij mi tylko swoje mody, mapę, jak będę wolną chwilę, to nagram, ok? Tylko muszę mieć wolną chwilę. Jak nie będę miał wolnej chwili, to niestety nie uda mi się, nie? Ej, dobra, bo mam prawie fulla, to wiecie co, nawet... Ja sobie wyłączę Bombaj i podjadę sobie zaraz pod przyczepką, nie? Nie, no, oczywiście, słuchaj, ja sobie żartuję, nie? Żebyś tam nie czekał na mnie miesiącami, bo Riot powiedział na odcinku, wiesz, takie żarty takie, nie? Nie chcę, żebyś po prostu miał czekać. Gdzie ci wysłać? On już wysyła mody. Przepraszam, to był żarcik taki. Niechcący. On teraz się załamie przez ciebie. Depresji. Wiem, okej, okay, no to dobrze. O, słuchajcie właśnie ludzie, bo dzisiaj jakby ja wiem, że będzie mało tego, tych ton. Dlatego wziąłem tylko przepkę sobie tą czerwoną. Ona ma 18 tysięcy litrów tak na zapas, bo tamto dycha to jednak może być trochę więcej. Drugi nie biorę, bo nie ma sensu, mam tylko tą i tyle, nie? Więc to spoko. Ty to teraz dwa Ursusy są, ale ja jestem zacofany. Jakie dwa Ursusy są? Mamy teraz tak. Massey Fergusona, MTZ-a jeszcze, ale go wysyłaliśmy na sprzedaż. Mamy Zetora i mamy... Czekaj, co ja gadam? Co ty gadasz? No czekaj, kombinuję, co mamy teraz? Ursusa. Masz Maseya. Czekaj, Ursus.
Ursus. Masej, Zetor. Masej, i MTZ. Zetor, MTZ. Tak, cztery ciągniki. Tak. No, pasuje. A Zetor to samo? Aha. 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 No dobra, to mamy takim razie dwa Ursusy, nie? Ursusy? Ale muzyka leci, jak normalnie... Ja myślałem, jak że mamy dwa Zetory, słonecznym. Co mówisz? Że dwa Zetory mamy, myślałem. Nie. Nie? Nie, bo dla nich jak masz Zetora i Ursusa, to Zetor to jest podróba, nie? No ale my mamy dwa Zetory. A no tak, sobie bez kina. Zetor, no właśnie, szybka skrzynia, no, no tak. No. A? Co, gościu? Co? To jest Zetor w papierach. On jest zarejestrowany Zetora, ten Ursus, no. 16. Także wiesz. Co możesz tam gadać, nie? No zobacz, siadam teraz do niego, patrz, tu masz napis, nie? Że jest Deutschfahr M3640, nie? A patrz tutaj, Zetor szybka skrzynia, nie? Zarejestrowany na Zetora jest. I ja nie mogę, ale roleplay żeśmy zrobili, Krzysiek, widzisz co się dzieje? Ja mechanik, ja pamiętam takie rzeczy, jak żebym jak to mówią młodzi ludzie, masakracja, wiesz co, może powiem sobie, a dobrze, jadę, dobrze, nieważne. Tędy sobie podjedziemy. To jest Urso 12045? Co ty gadasz? To jest Zetor. Siema, nagrywamy, tak jest, oczywiście. To sobie trochę od miedzy odbiorę. Ale ciężko idzie. A może taką? Jakieś się ma FPS-u, bo nie wiem czemu. Dziwne! No? Wyłącz te filmy. Jakie filmy? Pomarańczowe. Nie mam żadnych pomarańczowych filmów. Wyłączone mam zresztą, co ty gadasz? Wyłączone! Coś mi tu kit wciskasz. Ja to nie wiem. Okej. Okay. Kit to ty masz w tym Zetorze chyba. Tu będzie takie Kongo, ja wam mówię, nie? Zakitował go. Ty, ja w ogóle myślę, że wiesz co, te drzewka tutaj to są. Też trzeba gdzieś poskładać może, bo raczej nie sprzedam ich z tobą, bo ty tam się śpieszysz. Ale ja myślę, że to pokarmię się dzisiaj. Czy ja mam żółte papiery? Nie. Ja mam wszystkie zielone. Nie. Zielone on ma. Mam niebieską jedną kartę, ale to kartę jest... A ze mnie się śmiał. Nie, bo na sudach mamy po prostu pakietki niebieskie, nie? Tak. No tak, tak. No tak. Dobra, zrobimy sobie lewiska teraz miniaturkę i zaraz do was wracam, okej? Okay? Bo żeby to wszystko ładnie wyglądało jako tako, to wiecie. No. Ze dwóch, nie? Dobra, serwus, widzowie, jesteśmy z powrotem. Jak coś. O, teraz się FPS-y ogarnęły. Czy na kładek mamy? No, a nie, nagrywa nie. się? Nagrywa się, dobrze. Nagrywa się? Się nagrywa. Nagrywa. Tuti. No, także spoko. Ej, myślę, że dzisiaj spokojnie jeszcze to ogarnię, wiecie? Pokażę ogólnie dziecko, co się będziemy robić, bo dzisiaj będziemy też ścinać drzewa. O, Krzychu, to może jak tu skończę kosić, odwieziemy sobie to wysypać i może jeszcze... Ojeju, ale tam mijaczka robię. Ajajaj. Albo nie, dzisiaj tego nie będę wysypać, po prostu wysypię poza odcinkiem, wiecie? A tu spokojnie... O, ej, w stronę to mi teraz ścina. Chyba po prostu wina gospę może, wiesz, że tam tak dużo tego jest. Czy coś. Chociaż nie wiem, bo i tak żeśmy zoptymalizowali sobie gospę przez te belki, nie? Więc powinno być luźniej. No dużo to nie dało te belki, tak, wiesz o tym. No kurde, i tak sporo dało. Nie ma co gadać. Nie. No jak nie? No nie. Jak nie? Ty, no ja nie. Te belki chyba jedną planekę spróbuję wcisnąć na ten. Na strych tam, wiesz co chodzi. Ciekawe, czy się uda. A, tam na odboru? No. No mówiłem ci o tym, ty powiedziałeś, że masz to w dupie, bo zrobiłeś tego, paralaksa czy coś tam. Że nie paralaksa, no, tylko ten, okludera zrobiłem tam. No. Ale to... Pytanie, czy będę mógł postawić tam plandekę na górę. Tak ja mu powiem, to nie, a teraz... bo teraz wymyjesz. Nie, bo ty mówiłeś o tym, żeby zrobić to, jako że w oborze ta funkcja była, nie? No ta. Tak. Nie, no jako plandekę byś tam położył. No to tak, to jeszcze idzie chyba zrobić, zaraz zobaczymy. No, ale dobra, dobry pomysł miałem, nie? Ty tylko plantekę położę. Nie. Ej, ja bym cię prosił tylko na rzecz, jak skończę kosić, wziąłbyś tutaj do ojca mojego i odprawdził na gospo? Do ojcze kabana? No, musisz mnie poinformować. Poinformujcie. Ja jestem obok sąsiada, tam gdzie żeś kupował ciągnika. Dobra, którego? Zetora. Tego brednego.
Właśnie, Krzysiek, jak odpowiesz na zarzuty, że wszystkie postacie roleplayowe w naszej serii są podane strasznie do ciebie, że mają taki sam głos jak ty? Ja nie wiem, żadnej nie spotkałem jeszcze, to skąd mam wiedzieć. No właśnie. No właśnie. Ja uważam, że całkowicie inny głos mają, a ludzie mówią, że to Krzysiek jest podszywany. Nie wiem, o co ci chodzi. No właśnie, ja mam to... Żadno nie rozmawiałem. Ty jeździsz gdzieś. To właśnie mnie zawsze ciekawi, skąd ludzie mają takie informacje, że to jesteś ty. No ale właśnie. To jak będziesz Krzychu jest jeden? No Krzychu jest jeden, nie? Więc Krzychu... Słuchajcie, jak ja oglądam ciągnik, a Krzychu staje na gospie, to co, nagle się przebiera i leci tam? No niemożliwe to jest, nie? No bym go przecież poznał. Jest niemożliwe. Jakby się nawet przebrał. To ja bym nie zdążył przed tobą nawet. Po pierwsze, bym nawet by nie zdążył, a po drugie, Krzychu miał co innego do roboty. Przecież zawsze jak ty gdzieś wyjeżdżasz, to ja tu ten, robotę mam jakoś. No, i zawsze jest tak, że przyjeżdżam, robota nie zrobiona, bo coś się wydarzyło, nie? A to śruba no, albo coś zawsze, tam... Zawsze coś zepsuje, jeśli jakaś awaria i no wiecie jak jest. Zawsze na mnie to przychodzi wtedy, z ciebie. Ty zajmiesz to na Oliwicz albo coś, to masz to w dupie no i odłożysz. No tak, i potem jedziesz ty i się psuje, no. No właśnie. Jest tak wtedy jest. To jest na mnie. Dobra, mamy to wykaszone praktycznie. Zostaje mi tylko jeszcze na takie miaczki porobić. Jakbyś mógł, Krzychu, w sumie. Tutaj. O, ty nie możesz? Co? Ty nie możesz? Mógłbym, ale chciałem zrobić coś innego na odcinku, nie tylko gościć, wiesz. Czyli nie możesz. Kierownica G29, rzeczywiście, że tak. Tu też jest przygotowana dla ciebie. Wózek przygotowany dla ciebie jest, ja tylko sobie ty. Wózek już przygotowany. O kurde. Tak, balkonik mam dla ciebie. Ta, no. Ja się jakoś się wysypię i zaraz zobaczymy ile ton jest. Tam ludzie mówili, że 14 ton, 40 ton, dosyć sporo, że się typowali. Ja tam mówiłem, że dycha będzie, ale myślę, że będzie mniej. Tam ktoś pisał 8700, z tego co pamiętam. Więc bardzo ktoś ładnie trafił, ale czy to będzie tyle równo? Zaraz zobaczymy. Na pewno będzie 8 ton. To chciałem za NTZ ci dać, a nie. 8571 jest. No to ktoś był bardzo blisko, nie? 8,5 tony jest, nie? Dobra, Krzychu, wraca na gospo. Będziesz tam pobierać tego Deutscha. A, to już w tym momencie, okej. Okay. Tak, w tym momencie, no. Dobra. Ja tylko zjadę właściwie, dobrze. Wiesz, wysypiem, znaczy nie wysypię się tylko po prostu przykryć tam podnego, to... nie złoży nawet, rura wystawiona. Nie ma kiedy, gościu, jest nie żliwa, robot. Tu skąd on się wziął? Ty jak spod ziemi wyskoczył, gdzieś to? A ty żeś jechał bez tego? Bez wózka? Z wózkiem, tylko wózek stoi tutaj, na wyjeździe. A, jest wózek, tu jak dobra. Się wyjeżdża. Widza. Kierunki mi działają coś. Już remont trzeba robić 16. Styczniki żeś przypalił znowu. Kisnę. Jeżeli chcecie być jak Riot na drodze i wszystko wiedzieć, zapraszam do kupienia traka, link w opisie. Dokładnie, jeżeli chcecie... Dobre. Dobra, ja sobie to zajadę. Właśnie ostatnio była fajna promocja Nirtraka, znaczy dla was tu nie ostatnio, ale do 10 czerwca była promocja taka, że było minus 50 zł na Nirtraka. No i było 10 tylko sztuk i 10 sztuk poszło chyba do 8, także bardzo fajnie. Super akcja, nie zapomnę jej nigdy, nie? Kto tam... Tak, nagrywam grację, no. Zaraz tylko tutaj właściwie zawrócę sobie. Ja tu... Okej, okay, zatrzymam się w ten sposób. I chyba wezmę, wiesz co? Może wezmę... Chyba. Ej, a na tą lewetę jakby zabrać drewno? Tamto, które zrobimy sobie? Czekajcie, może ona ma jakieś fajne konfiguracje? Laweta? No. Taka laweta. Laweta. O. Jakaś laweta? Ta etykieta to jest, kurde, laweta. Jak skoro jeszcze MTZ nie jest sprzedany, to możemy nim działać, nie? Przecież on jest sprzedawany, a nie sprzedany. A, laweta do belek! No jak? No i podjadę. No, będziemy drewno zaraz wyścigać sam sobie, nie? Jezu, on się zbiera, ma tyle tych biegów. Ty precyzyjny jest za to, nie? To no. Wygląda jak te chamskie reklamy na stronach. O Jezus Maria! Ty! Zagapiłem się na czat! Ja też! Ja się zesrałem, stary, naprawdę! Ja w tym momencie nie Boże! Ja zesrany jak 150, nie? Mówię, co? Jest normalnie jak wyrałem kombaj na mnie jechał, nie? Matko! Ale się wystraszyłem naprawdę, że hej, nie? O kurde! Boże, dwóch w telefonach siedzi!
Matko bosko. A my prosto jedziemy. Jedziemy prosto. I tak tam jedziemy te drzewa ciąć, nie? No także słuchajcie, bliska. Czeka nas wielka akcja, wycinek drzew i tak dalej. Jaka to zobaczycie już w kolejnym odcinku dokładnie, a w tym jeszcze wam pokażemy, co będziemy ciąć. Jak te pole będziemy musieć, bo to naprawdę będzie wielki, wielkie poletko. No i myślę, że raczej się wam spodoba, nie? Bo to takie ciekawsze może być trochę, nie? Te wszystkie też drzewa pewnie będę sprzedawał już niebawem. Także zobaczycie co i jak. Dobra, ja to sobie tylko tak zajadę, zatrzymam się. Jak się będziesz gotowy, to dawaj to do mnie, to pomożesz mi ciąć te drzewa, nie? Bo trochę tego tu będzie. No to ja już zjechałem tym. Tak? No to dawaj! A, no dobra! No to siu! Dobra, ja cię z tego. Ja tu już wycinkę pozwolenie na wycinkę otrzymałem od wójta gminy Wilkowej. O, proszę bardzo. Ładnie poszło jedno drzewko. O kurde. Same duże dęby. To będzie naprawdę konkret pieniądz, coś mi się wydaje. Ty jak my się tym zarobimy Bartek. Kaskę, to może spłacimy kiedy ten nieszczęsny. O, jakbyś mógł to drzewo, to byś ten, o, liści ty się pozbywał, ja nie? Ja muszę łańcuch naostrzyć do piły. Obecnie masz laną? Mam, tylko łańcuch coś nie tnie. Rozumiesz? Rozumiem. A! A! Kurde ty, zaraz dam ci tę ostrzałkę do tego, bo faktycznie zapomniałem ci dać. O, okay. Proszę, mi dać. Już, masz, poszło. Masz tam w kieszeni, znalazłeś? O! Teraz idzie, chłopie! No! Teraz to ja! Kurde, imponisz mi, Krzychu, powiem ci, imponisz mi! Coraz lepiej! Coraz lepiej! Czy zrobiłem do Ursa na konsolę? Jakbym mógł, to bym pewnie zrobił, nie? No jakbym umiał, to bym zrobił pewnie. Ale, że nie umiem, no to tak trochę ja się zrobię. Ja zrobię kiedyś. Pytaj tych, co umiał robić takie rzeczy, nie? Dobra, tu jest wycięte. I to zobaczcie też potem, jak będziemy ciąć, bo na razie nic więcej nie pokazujemy. Krzychu, złaź tego łacko. No co? Czekaj, ja tylko tak jeszcze gąski popcinam. O kurde, zaraz się obali. A jak? Łeb. To ja łepetina w kasku. Okej. O! Przewala się jeszcze, dobra. No, że trochę do środowiska mamy takie rzeczy do ogarnięcia. My to oczywiście zrobimy pewnie już poza tym odcinkiem, żebyśmy wszystko mieli elegancko ogarnięte. Ale to efekt końcowy, jak mówię, będziecie mieć w kolejnym, bo trochę tu roboty jest, nie ukrywam. Bardzo dużo, ale postaram się jakoś w miarę fajnie załatwić, nie? Okej, okay, w miarę sprawnie. Ten jak chodzi tam. Brzmi się jak te chińskie motocykle takie. Wiesz, jakieś rącziny czy coś, nie? Okej. Okay. 50 na odcięciu. Ta. Na odcięciu od razu. Dobra, tu jest fajnie. Wszystko na kubkę. Okej. Okay. Na kubka. Raz zrobię kubka. Nie mogę się uwolnić. O kurde, coś ty. Co jest? Bo dużo siły ktoś tu miał. Nie, jest siła normalnie dawana. Tak? Tak. Ale czy to się przycina, wiesz? Wiem. Chyba ci jakieś szczury chać siedzą na światłowodach. Nie. 100% obciążenia procesora. Pozdrawiam. Tak? A to aż tak mocno? Czemu? No farming. Farming? Tak. No i jak jestem u ciebie na koni? Jezu, cię strasznie zamula, nie? No wiem. Strasznie cieścina. Wiem o tym. A to jest tylko jak jestem u ciebie na kolonii. Jak ale grał normalnie u siebie na singlu. Coś musiałeś nakręcić, no, bo tak nigdy nie było. Nie, no ale mam. Obciążenie mam 100%. No słyszę, że jest coś tam, nie? Dobra, słuchaj, mam pół godziny odcinka, nie będę więcej przedłużał. Pożegnam się tako, chodź tutaj. No tak, gdzie ty jesteś? Bliska, żegnamy jeden się z wami. Żeś przelazł. Serdecznie wam dziękuję za odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobał i że nowe pole też mi się spodobał, bo to dwa będziemy łączyć, więc naprawdę fajne. Dzięki za streamek się trwa. Dzięki za odcinek, do kolejnych, trzymajcie się, najcześć, pozdro. Pa, pa. Siemano.